Siema, witam Was. Specjalnie dla Was przygotowałem test motocykla, mianowicie Yamaha FZ6 Fazer. Yamaha po bardzo udanej serii XJ Diversion musiała wprowadzić na rynek coś nowego, coś odświeżonego. I tak powstał bardzo uniwersalny motocykl o kryptonimie Fazer. Początkowo był to FZS600 Fazer, który dostał silnik od stricte sportowej maszyny, czyli od Thundercata, zdławiony do 95 koni mechanicznych. A w 2004 roku pojawił się jego młodszy brat, czyli to cudo, na którym jadę, FZ6 Fazer 600, która dostała silnik stricte również od motocyklu sportowego, od Yamahy R6 z 2003 roku. Modelowo Fazer produkowany był od 2004 do 2009. W 2010 został zastąpiony przez kolejny model, odświeżony FZ6S2. Motocykl, z racji tego, że posiada silnik stricte wyciągnięty z R6, posiada tutaj dosyć specyficzną charakterystykę, aczkolwiek na potrzeby Fazera została ona troszeczkę ujarzmiona. Między innymi zostały zmienione oczywiście wałki rozrządu, sprężynki zaworowe, a także przekonfigurowany troszeczkę dolot powietrza, przez co silnik generuje obecnie 98 koni mechanicznych przy 12 tysiącach obrotów, a także 63 Nm przy 10 tysiącach obrotów. Jest to tak naprawdę wystarczająca liczba, aby napędzić ważący 210 kg motocykl. Tutaj do 6 tysięcy ludzie narzekają, że niewiele się dzieje. Można sobie spokojnie podróżować bez żadnych narowistości, nerwowości, ale po przekroczeniu tych 6 tysięcy motocykl jakby dostaje drugiego ducha. Ja bym nawet powiedział, że tak o tych 9-10 tysięcy dopiero wstępuje w ten motocykl istny szatan i czuć takie jakby drugie otwarcie przepustnicy. Tutaj dosyć duży bak paliwa, 19,5 litra prawie że, co czyni Fazera naprawdę motocyklem stricte turystycznym, ponieważ przy spalaniu rzędu 5-5,5 litra przy takiej naprawdę spokojnej, aczkolwiek autostradowej jeździe, czyni go naprawdę motocyklem bardzo uniwersalnym i turystycznym. O nasze bezpieczeństwo, właściwie hamowanie, dbają tutaj dwie tarcze hamulcowe o średnicy 298 mm, na które założone są dwutłoczkowe pływające zaciski od Yamahy. W poprzednim modelu FZS600 były to czterotłoczkowe zaciski, tutaj zmienione na dwa tłoczki, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że nawet przy tej masie motocykla one są w zupełności wystarczające do takiej turystycznej jazdy. Myślałem, że motocykl ważący 210 kg z płynami, a jest tutaj zalony właśnie pod korek, będzie prowadził się na zakrętach troszeczkę ciężale, ale zupełnie tej masy nie czuć. Nie czuć tej masy. Powiedziałbym nawet, że przy delikatnym skręcie kierownicą, przy delikatnym ruchu kierownicą motocykl od razu reaguje bez żadnego zająknięcia. Jest to bardzo, bardzo fajny atut. Tutaj na tych takich dosyć wolnych łukach motocykl prowadzi się bardzo pewnie. Nie ma tutaj żadnej mowy o jakichś negatywnych czynnikach wpływających na stabilność jazdy podczas pokonywania zakrętów. A jeśli już jesteśmy przy pokonywaniu zakrętów, to można również wspomnieć o tym, że Yamaha poprawiła tutaj mocno zawieszenie. Wprowadziła zupełnie nowe golenie o troszeczkę większej średnicy,
jest to obecnie 43 mm. Co prawda nie ma tutaj żadnej regulacji, co zresztą teraz pewnie będzie widać. W przypadku przedniego zawieszenia zupełnie nic nie możemy sobie naregulować, aczkolwiek zestrojenie tego zawieszenia jest naprawdę bardzo fajne. Jest na tyle komfortowe, aby tym motocyklem pokonywać naprawdę długie trasy, a z drugiej strony na tyle sztywne, że czujemy się pewnie nim w zakrętach. Zawieszenie przy hamowaniu nie nurkuje jakoś astronomicznie mocno. Jeśli chodzi o tylne zawieszenie, mamy tutaj tylko i wyłącznie regulację wstępną napięcia sprężyny. Wskaźniki również są bardzo specyficzne. W centralnej części wyświetlacza umieszczono wskaźnik prędkości. Po prawej jego stronie mamy poziom paliwa, a także poziom właściwie temperatury cieczy chłodzącej, niżej troszeczkę zegarek. A pod licznikiem prędkości mamy oczywiście przebiegi. A teraz wyświetlane również są obroty. Z racji tego, że po obwodzie tego wyświetlacza umieszczono wyświetlacz kolejny, ciekło krystaliczny wskazujący obroty. Aczkolwiek przyznam się szczerze, że tak na dobrą sprawę jest to dosyć nieczytelne. Także żeby sobie polepszyć tutaj komfort użytkowania tego wyświetlacza pod względem obrotów, można sobie przełączyć taki tryb, który wyświetla aktualną prędkość obrotową silnika. Właściciel tego motocykla doposażył sobie go troszeczkę. Mamy tutaj m.in. kierownicę rizomy, manetki rizomy, zmienione klamki. Mamy również gniazdo zapalniczki przydatne do nawigacji. Mamy oryginalną, aczkolwiek wyższą szybę. To taka ciekawostka, można było sobie zamówić od razu w pakiecie. Mamy wyświetlacz biegów oczywiście, ponieważ na oryginalnym zestawie wskaźników go brakuje. Mamy też kufer, mamy zmienione przewody hamulcowe w oplocie, mamy osłony chłodnicy i masy jeszcze innych rzeczy, o których już zapomniałem. Pozycja na motocyklu jest oczywiście bardzo wygodna, wyprostowana, ręce tutaj spoczywają swobodnie na kierownicy, nie męczą się w żadnym stopniu. Aczkolwiek troszeczkę zaskoczył mnie kąt ugięcia kolan. Myślałem, że będzie troszeczkę mniejszy. Jest taka pozycja półsportowa, jeśli chodzi o dolną część ciała. Wygląd tego motocykla to oczywiście może się bardzo podobać wszystkim z uwagi na swoją owiewkę i tak zwane kocie oczy, które dosyć charakterystycznie dla tej marki przebiegają wzdłuż całej owiewki, są bardzo zadziorne. Tył motocykla został wyszczuplony poprzez oczywiście schowanie wydechu pod zadupek. Wygląda to oczywiście bardzo fajnie, dwa wydechy pod zadupkiem, pod tylną kanapą, wyglądają rewelacyjnie. Tutaj właściciel założył sobie akcesoryjne tłumiki sygnowane marką Scorpion. Można nie wspomnieć tutaj o lusterkach, które w tym wypadku są umieszczone idealnie. Są powyżej linii łokci, więc łokcie nie zasłaniają mi widoku do tyłu. Widzę wszystko to, co dzieje się za motocyklem. Za udostępnienie motocykla chcę podziękować Adamowi, który posiada ten motocykl już ładnych parę lat. Historia tego motocykla jest też taka, że sprzedał go swojemu znajomemu, a po 3 latach odkupił. Taka mała anegdotka, ale jak widać, do dobrego się po prostu wraca, więc myślę, że można polecić Wam ten motocykl jako motocykl turystyczny z zacięciem troszeczkę sportowym. Bardzo wygodny, bardzo ekonomiczny, bardzo fajny, bardzo ładny, bardzo. Także pozdrawiam i do zobaczenia, cześć!